Jezus. Chcesz się przywitać? Z kamerą? Nie. To jest mój pierwszy klip. Powinnam się przywitać ja. Także witajcie w Daily Vlogu. Jestem nie u siebie, bo jestem u Kuby w pokoju. Jak widzicie, w tle jest pranie. Siedzę tutaj, bo jest jasno, jest dużo miejsca, a Kuba nie spał u siebie, bo go w nocy zjadały komary. Dobrze mówię? Jest tak gorąco i nie wiem, komary po prostu szaleją. W każdym razie nie chciałam dla was daily vloga. Potem jeszcze wyjaśnię dlaczego, ale dzisiaj będzie praca połączona z jakimiś tam przyjemnościami. Także postaram się wam jakoś też urozmaicić tego vloga i dać więcej klipów z dnia niż w normalnym weekly vlogu. Także teraz się maluję, bo będę nagrywać, ale odezwę się do was oczywiście. Ale jasno. Kochani, właśnie nagrałam dla was film i po raz pierwszy w historii byłam w tę stronę, na tle tej oto szafy, a nie na tle tej części, bo stwierdziłam, że trochę za dużo się dzieje u mnie w tle i chciałam, żeby to było bardziej minimalistyczne. Także jestem ciekawa, co powiecie, to będzie za jakiś czas, także chyba najpierw pójdzie ten vlog. Co ja chciałam wam powiedzieć? Dzisiaj mamy poniedziałek. To był mój aparat. Ja będę szykowała teraz porządne śniadanie dla mnie, dla mojego brata, bo ja już wstałam dawno temu i jestem strasznie głodna, ale nie mogłam akurat przez chwilę korzystać z kuchni, więc zaczęłam od nagrywania. Cieszę się, że mam to za sobą. Dzisiaj jemy, idziemy z Kubą na lumpy i zrobimy dla was może mały haul, a potem muszę robić dalej na komputerze. Tak jak widzieliście, mam dzisiaj do zmontowania dwa podcasty, film i przygotowanie się do nagrań kolejnych podcastów, zrobienie sobie notatek, także trochę pracy przede mną, ja lecę do kuchni. Słuchajcie, ja tego nie układam, to jest generalnie artystyczny nieład. No nie zblendowałam tego puddingu jakoś ekstra, mega super. Ponieważ jestem trochę leniwa. Ale dobra, przelewam. Oczywiście, dobra, to jest dla Kuby, duży chłopiec. I kochani, wersja dla Kuby jest gotowa. Mamy tutaj konopie, goji, banana, nasiona chia i nasze jabłka podgotowane z cynamonem. A tu mamy wersję karo, czyli z kokosem i bazylią, bo lubię szalone połączenia. Siedzimy sobie na tarasie, na szczęście nie pada, chociaż jest trochę duszno. Tu siedzi mój brat, znaczy nie siedzi, zaraz będzie. Piękny poranek, moi drodzy. Cześć Kuba, jeszcze się dzisiaj nie pokazywałeś, tylko mówiłeś. Cześć. Gdzie idziemy zaraz? Tajemnica. Ej, tak już powiedziałam. Dobra, jemy. Super, włączyłam nagrywanie, nie wiedziałam, że zdejmujesz te skarpety, ale życie bez skarpet jest spoko. Też nie masz skarpet? No tak, ale to nie jest dobre, bo to te buty tutaj od środka odparzają. Ale no dobrze, idziemy? Muszę zainwestować w takie skarpetki, bo nie wiem gdzie. To jest, moi drodzy, tak zwana karma chodzenia na zakupy do lumpów, bo tydzień temu kupiliśmy chyba 7 rzeczy. 7. A dzisiaj kupiliśmy jedną, dla Kuby nie było zupełnie nic, także nie, przebrane, tak musi być. Nie wolno się zniechęcać, bo raz się pójdzie i głupi ma szczęście, znajdziesz tyle rzeczy, a raz trafi ci się jedna, więc mamy jedną koszulę i postanowiłam, że zaraz zrobimy wam haul z zeszłego tygodnia, żeby pokazać, że można kupić super rzeczy w lumpie. Oczywiście wszystkie są praktycznie dla Kuby, ale naprawdę, nie uwierzcie. Jedna na spółę. Tak. Dobrze, pokaż, co kupiliśmy. Dobra. Widać cię tak w rogu, więc pamiętaj, żeby... No, zarąbiste spodenki, generalnie miękki materiał. Przewiewne, bardzo fajne. I trochę to jest jak piżamy, ale bardzo tak, bo były, one nie były czasem na dziele piżamy? Na końcu spodnie, więc bardzo możliwe, że na piżamy. Ale generalnie bierzemy je na spółę. Bo tak, są super. Kuba ma je takie jako normalne spodnie 7-8, a ja z wysokim stanem je założę. Jeszcze ich nie przymierzałam. No cóż, dobra. Dalej. Lecim. To może to z dzisiaj pokażemy. Dobra. Dzisiaj kupiliśmy koszulę. Znaczy kupiliśmy. Kuba kupił. Taką. Ale ona jest taka nie na lato chyba, nie? Nie na lato, ale taka jak jest, nie wiem, pada dzisiaj albo padało. A ładnie to wygląda do tego stroju, co jesteś. O. Pasuje. No, wow. No bo nie przymierzałeś jej. No to dobrze. Tylko jest tak super. No, takich rzeczy najwięcej jest w lumpach, jeżeli chodzi o wskazówki kupowania w lumpach, jeżeli szukacie takich koszul, flanel i różnych takich basiców, to tego jest mnóstwo, albo polówek.
O, to, ale to jest rzadkość, żeby się jego znaleźć, uważam. No, super jest. Cieniutka, przewiewna. Tak, i to bierzemy. Kuba lubi hawajskie rzeczy. To nie jest jakiś rozmiar XXL. Nie, L-ka. Taka duża bardzo, A to jest jakaś znana firma, czy nie? Nie, jakaś nisko. Jakiś rosyjski chyba. Nisko. Dobrze, to jest kolejna koszula. Ona jest czaderska. Jest spoko, ale taka nie do zapięcia, tylko żeby chodzić. Tak, bo ja ją znalazłam, ona jest mała. No, ale ma śliczne te pastele i jest taka jakby lekko lniana. Znaczy, no, nie jest chyba lniana. Jakichś jasnych spodni i tak do tych. No, bierzemy. Dwie ostatnie rzeczy. Dwie najlepsze rzeczy. Kurde. Pierwsze to był szok. Słuchajcie, to jest taka za super fajna kurtka streetwearowa Umbro. Umbro to jest znana firma, nie? No. Teraz się zrobiła taka znana, ale zaczęli tak chodzić. Druga fila. Taka druga fila. Jeden, taka malutka dziurka, widać, że wypalona. Mały mol. A to nie mol? Nie, wypalona jest. Nawet tego nie widać nawet. Ale jest tak jest to stan idealny. Serio jest piękna. Wygląda jakby była z berlińskiego manekina. No. Ale właśnie na ten, na żagle w sam raz, ale pewnie nie bierzesz jej. Jeżeli mi się zmieści, to jest taka, to wezmę. I to jest w ogóle szok. Tak, jakaś jakby kurtka sztormowa to jest. Tak, ale jest tak dobrej jakości, to jest, ja tego nie rozumiem. No. A może załóż też na siebie, bo tam tego nie założyłeś, a to w końcu może być tryon haul. Jest tylko, rękawy trzeba podwinąć i lekko ją tak przebrać. Kuba musi mieć, a nie była prana? Albo była, tylko została. Kuba została musi mieć podwinięte, ja w tym wyglądam normalnie, a Kuba musi mieć podwinięte, bo tak to wygląda jakby było za mało, bo tak to długość jest spoko. I właśnie wygląda ja jakbyś... Ja nie umiem podwijać rękawu. Dobrze, ale nie wiem, się. Jest super, jest bardzo ciepła. Mam kołnierzyk, kaptur. A kaptur załóż. No, czad. I teraz kupiliśmy to i jeszcze kupiliśmy jedną rzecz dla mnie, taki kombinezon, to wam pokażę od nas w Grecji. I ile zapłaciliśmy za te rzeczy? Ja pamiętam. Za to tydzień temu? Tak. 29 zł. Tak, to byliśmy 29 zł, za to wszystko co dzisiaj widzieliście, bo plus jeszcze kombinezon, więc... Ale dzisiaj za koszulę 5 zł zapłaciłem. Droga. Droga, no. No, więc dziękujemy panu za uczestnictwo w holu. Tak, powinnam robić za każdym razem ten, albo takie, o, że tak ręką będę przerzucać, albo jak robi Jani z tym, z Jonem, że w ogóle prawie się nie widać, ale twoja głowa tak minimalnie widać na samym dole, że on robi tak, że się obraca. I potem kolejny wchodzi jakby też z półobrotu, czyli jakby obrócił kamerę i nagle są w nowym pokoju i w nowym stroju. No, ale nieważne. No to tyle moi drodzy. I Kuba ma fajne łóżko z palet, bo tego nie było widać. Zrobione własnoręcznie, można tak powiedzieć? No tak. Tak. To było oczywiste, że mój daily vlog będzie też foodbookiem. Moja przekąska o 13 to ciasto, które piekła moja mama. Jest to placek ze śliwkami z bezą z Aquafaby. Przepis w opisie. I do tego śliwki. I tak to, moi drodzy, wygląda. Ja sobie pracuję, przegryzam, popijam i dam radę, bo już naprawdę chciałabym wyjechać na wakacje, a tam czeka robota. Jeżeli zastanawiacie się, jak szalenie upływam popołudnie, to ja od kilku godzin siedzę tutaj u siebie w łóżku. Zrobiłam sobie herbatę, możecie uznać, że jestem szalona, bo mamy teraz upały, a ja piję herbatę, to dlatego, że po pierwsze piję herbaty, wszystkie herbaty od lat, piję ją niezależnie od temperatury za oknem i to w ilościach naprawdę ponad normę przeciętnego człowieka. I też u mnie w domu jest trochę chłodno, także nie odczuwam jakoś szczególnie tego upału i naprawdę powiem wam, jestem tak już zmęczona, że potrzebuję wsparcia, bo teraz piję moją herbatę Liptona Immunity, co znaczy odporność, którą po prostu uwielbiam i jestem od niej uzależniona. Tak jak pamiętacie może, słuchajcie, jestem tak zakręcona, bo właśnie montuję podcast, muszę się ze wszystkim wyrobić przed wyjazdem, także każdy mój dzień jest naprawdę napakowany i w weekly vlogach, pamiętacie, byłam trochę przeziębiona, a miałam strasznie dużo roboty i też musiałam pisać egzaminy, eseje, było naprawdę ciężko. Teraz już na szczęście się z tego wyleczyłam, ale wydaje mi się, że taka profilaktyka nikomu nie zaszkodzi. Co prawda takie właśnie składniki jak cytryna, kurkuma, imbir kojarzą nam się z zimą, ale ja uważam, że to są rzeczy, które powinniśmy spożywać na co dzień. Na przykład mój brat
robi sobie poranne szoty, a ja zdecydowanie wolę dać sobie tę dawkę witamin w postaci herbaty. Składniki takie jak werbena cytrynowa, imbir, kurkuma, to wszystko chroni nasz układ odpornościowy, mamy witaminę C, mamy bogactwo antyoksydantów. Kurkuma to w ogóle jest składnik, który ja uważam, że powinien się znajdować w naszej diecie codziennie i też w ogóle dieta absolutnie wpływa, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ale ja nawet już abstrahując od zdrowia, ja piję to cudo też dla dobrego samopoczucia, po prostu za takie moja mała przyjemność w trakcie nauki, nie wiem, czy też tak macie, że na przykład nauki, w tym przypadku pracy. Nie wiem, czy też tak macie właśnie, że kiedy musicie zrobić coś, co wymaga dużego skupienia i zajmuje dużo czasu i jest męczące, to robicie sobie takie małe przyjemności w międzyczasie. Ja tak mam i na przykład mówię sobie, że dobra, jak skończę daną rzecz, to zrobię sobie herbatę. I tak właśnie miałam dzisiaj, bo skończyłam montować pierwszy podcast i to jest pierwszy odcinek nowej serii i stwierdziłam, że zaparzę sobie moją Lipton Immunity, bo jest po prostu przepyszna. Coś mi się tutaj chyba skrada. I jeszcze wracając do tych składników, to ja też zawsze sobie robiłam takie napary, kiedy byłam chora, żeby właśnie się wzmocnić, a potem zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę po pierwsze to jest przepyszne, po drugie jest zdrowe i po trzecie to wcale nie trzeba czekać, aż zachorujemy, żeby to pić, tylko można też stosować to profilaktycznie, bo jest to jakby zdrowe lekarstwo. Ja w ogóle jestem fanką takich domowych sposobów na jakieś przeziębienia czy na walkę ze stresem, bo w tym przypadku to już nie jest tak, że ja chodzę zakatarzona, tylko jednak napięty grafik, dużo obowiązków, stres sprawiają, że gdzieś tam nasz organizm jest obciążony i nawet w ciepłe dni taka herbata uważam, że jest super. Także ja sobie tutaj jeszcze trochę posiedzę, moi mili. Drugi podcast do zmontowania przede mną. Muszę umyć włosy, super rzecz. I co tu jeszcze zostało? A, napisać sobie scenariusz na jutrzejsze nagranie, bo jutro jadę nagrywać podcasty, także potrzebuję wsparcia. Boże, plałam się. Brawo, Karo. Jadę nagrywać podcasty i no, będzie się działo, także trzymajcie za mnie kciuki. Strasznie jest głośno, ale mamo, co robisz? Powiedz tylko. Kaszotka z młodą kapustą z przepisy jadłonami. Mogę wam wrzucić link. To jest nowy? No, nowy przepis? Nowy, tak. No, pachnie przepięknie. W całym domu. Moi drodzy, uczta Ara. Ala dom Sobańskich, czyli piękne. Pęczot to wyszło, tak? Mamy tutaj cieciorkę, młodą kapustę i mnóstwo ziół. Oczywiście kalafior z bułeczką, czyli nie ma nic lepszego dodatek. I zrobiona przeze mnie nasza klasyczna sałata z sosem, którym dzieliłam się wiele razy, pewnie i tak wiele osób o niego zapyta, ale może was do niego odeślę. Wygląda to po prostu bosko, jest przepiękny wieczór. No wybaczcie, ale to jest coś absolutnie przepięknego. Po prostu zdrowie się nie da. Mi się kojarzy z talerzem Iwony Kibil, a moja mama atakuje komary. Nie jest to wegańska postawa. Postanowiłam, że pożegnam się z wami z balkonu, bo za chwilę widzę się z moim znajomym. Przed chwilą... Przed chwilą dołożyłam sobie jeszcze dokładkę obiadu. Zrobiłam sobie napar Cosmic Pantry i lecę, może pójdziemy na polówkę, może pojedziemy po prostu do centrum sobie gdzieś usiąść. To są moje ostatnie dni przed wyjazdem, także nadrabiam tutaj zaległości wśród znajomych, jest mi tak duszno, słuchajcie, a jedziemy rowerem, więc generalnie mam długie spodnie, nie wiem, jak to przeżyję. Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu, chyba że jeszcze się odezwę, jak wrócę. Tobie! A oto prawdziwy koniec weekly vloga, wierzcie mi lub nie, ale właśnie leżę w łóżku i pomyślałam, że przeżegnam się z wami w ostatniej chwili przed zaśnięciem. Słuchajcie, jest pierwsza w nocy, właśnie skończyłam montować podcast. Przygotowałam się na jutro. Jutro nagrywam podcasty kolejne, także robiłam sobie notatki, plany. Wykąpałam się i idę spać. Dajcie znać, co sądzicie o daily vlogach, bo nie ma weekly vlogów, ale może raz na jakiś czas jakiś taki większy daily nie zaszkodzi. Także czekam na wasze opinie i do zobaczenia w poniedziałek w podcaście. Pa, pa!